Zbadajmy jeszcze trochę dokładniej okrąg jednostkowy, narysujmy jakiś kąt, na przykład taki, nazwijmy go na przykład alfa i przyjmijmy od razu, że wszystkie miary kątów w tym i w następnym filmie podane są w radianach. I narysujmy teraz obraz tego ramienia kąta alfa w symetrii względem obydwu osi, x i y. To jest oś x, to jest oś y, symetria względem osi x. Ten punkt znajdzie się tutaj, i obrazem zielonego ramienia kąta alfa będzie to niebieskie ramię. Ile wynosi miara kąta między dodatnią częścią osi X i niebieskim ramieniem? Jeżeli zaczniemy od osi X, to do niebieskiego ramienia dotrzemy przemierzając kąt o mierze minus alfa. Oczywiście przy założeniu, że konwencja jest taka, że w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara kierunek jest dodatni, a zgodnie z ruchem wskazówek zegara poruszamy się w stronę ujemną. Teraz zróbmy podobnie w odniesieniu do dodatniej części osi Y, czyli symetria względem osi Y. Ten punkt znajdzie się tutaj, to będzie drugie albo końcowe ramię trzeciego kąta. Jaka będzie jego miara? Wiemy, że kąt od dodatniej części osi X do ujemnej części osi X, kąt półpełny, ma miarę pi radianów. Ponieważ miara tego kąta również wynosi alfa, bo jest on symetryczny względem osi Y z kątem alfa, albo dlatego, że jest kątem wierzchołkowym z kątem minus alfa, to miara tego kąta wynosi pi minus alfa. Kąt pi minus alfa plus kąt alfa, są to kąty przyległe, tworzą razem kąt półpełny. Pi Minus alfa plus alfa równa się pi. Narysujmy teraz kolejny kąt. To ramię i symetria względem ujemnej części osi x. Ten punkt ląduje tutaj, i końcowe ramię kąta jest tutaj. Początkowe ramię to tak jak dla wszystkich tych kątów dodatnia część osi x, czyli to jest ten kąt. Ile wynosi jego miara? Do tego miejsca jest to pi i jeszcze ten kawałek, czyli alfa. Tu jest kąt alfa. Czyli cały ten kąt to pi plus alfa radianów. Narysowaliśmy cztery kąty, które są względem siebie w określony sposób symetryczne. Widać też, w jaki sposób zależne są od siebie ich miary. Sprawdźmy teraz, jakie są zależności pomiędzy ich sinusami i kosinusami. Wiemy już, chociażby z poprzedniego filmu, że współrzędne tego punktu to x równe cosinus alfa i y równe sinus alfa. Odpowiednio na osiach tutaj mamy cosinus alfa i tutaj jest wartość sinus alfa. Jakie są współrzędne tego punktu? Tak na marginesie, to to, co teraz robimy, można powiedzieć, że są to definicje funkcji trygonometrycznych, wykorzystujące okrąg jednostkowy, bo funkcje trygonometryczne można zdefiniować na parę różnych sposobów. Współrzędne tego punktu, ponieważ tu jest kąt minus alfa, to cosinus kąta minus alfa i sinus kąta minus alfa. Dokładnie to samo możemy powiedzieć o współrzędnych tego punktu. Współrzędna x to cosinus tego kąta, czyli pi minus alfa, a współrzędna y to sinus pi minus alfa. I ostatni z kątów, czyli ten, i współrzędne tego punktu, cosinus pi plus alfa i sinus pi plus alfa. Jak te wszystkie współrzędne mają się do siebie nawzajem? Zauważcie, że na przykład po prawej stronie współrzędne x obydwu tych punktów są takie same i równe tyle, czyli cosinus alfa równe jest cosinus minus alfa, to bardzo ciekawe zjawisko. Zapiszmy to. Cosinus alfa równe jest cosinus minus alfa. Zaczynają się pojawiać ciekawe rzeczy. Sinus alfa, czyli współrzędna y tego punktu równe jest tyle, po stronie dodatniej na osi Y. A sinus minus alfa, czyli współrzędna y tego punktu, równe jest tyle samo, ale po ujemnej stronie osi y, czyli będą to wartości przeciwne. Czyli sinus minus alfa równa się minus sinus alfa. Te wartości są przeciwne. Jeżeli przesuniemy się o tę samą odległość od osi x w górę i w dół, to otrzymamy dwie wartości przeciwne. Przekonajmy się teraz, jakie są zależności pomiędzy współrzędnymi tych dwóch punktów. Mają tę samą współrzędną y, czyli wartości sinusów są takie same. Sinus tego kąta, czyli współrzędna y tego punktu, jest taki sam, jak sinus tego kąta, czyli współrzędna y tego punktu. To jest równe temu. Sinus alfa jest równe sinus pi minus alfa. Jak się mają do siebie kosinusy tych kątów? Powinny być do siebie przeciwne. Współrzędne x tych punktów leżą w tych samych odległościach od początku układu, ale po dwóch różnych stronach zera, po dwóch różnych stronach początku układu. Czyli cosinus alfa równa się minus cosinus pi minus alfa. I na koniec ostatni kąt pi plus alfa. Współrzędna x tego punktu jest ujemna, i współrzędna y tego punktu jest również ujemna. W porównaniu z tym punktem jest to symetria najpierw względem jednej, a potem drugiej osi. Czyli sinus alfa plus pi alfa plus pi i pi plus alfa to to samo, równa się minus sinus alfa. Tu jest sinus alfa, tu jest sinus alfa plus pi, są to wartości przeciwne. I cosinus alfa plus pi ta wartość jest przeciwna do tej wartości, czyli do cosinusa alfa. Równa się minus cosinus alfa. I możemy tak na wiele różnych sposobów porównywać wartości współrzędnych poszczególnych punktów leżących na okręgu jednostkowym, albo wartości do nich przeciwne, te do tych, te do tych i tak dalej. Zachęcam Was do przyjrzenia się jeszcze dokładniej tak opisanemu okręgowi jednostkowemu i zależnościom pomiędzy tymi wszystkimi wartościami, opartymi na symetriach lub na lustrzanych odbiciach względem osi X i Y.